Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Gothic 2. Moi drodzy, jest to klasyczna wersja Gothica 2 bez dodatku Nockruka, którą chciałabym ograć na kanale i zobaczyć, czym one się od siebie różnią. Jest to wersja ze Steama, także będziecie mieli podlinkowaną ją w opisie filmu, a tymczasem zacznijmy nową grę, już nie przedłużając. Tak, rozpoczynamy. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Nareszcie. Próbuję cię tu sprowadzić od wielu dni. Czuję się, jakbym przez 3 tygodnie leżał przygnieciony ciężkimi głazami. Bo tak właśnie było. Tylko magiczna aura twojego pancerza utrzymała cię przy życiu. Ale dość tej rozmowy. Wkrótce odzyskasz siły. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został... wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Mówisz o wojnie z orkami? Mówię o istotach znacznie potężniejszych od orków. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuję się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Zatem wynośmy się stąd, czym prędzej. Jeśli nawet zdołamy teraz uciec, smoki w końcu nas odnajdą. Ale z pomocą tutejszych żołnierzy i magów możemy je jeszcze powstrzymać, nim zbytnio urosną w siłę. Lepszej szansy chyba już nie dostaniemy. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet,
Legenda głosi, że sam Innos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko Innosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie oka Innosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Innosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia, mam nie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Rozdział pierwszy. Zagrożenie. Dobra, zmienię sobie troszeczkę czułość myszy. Xardas, wiesz co, bym chciała ten regał. Widzę, że już go nie zdobędę. Regały są przydatne, bo ukrywają parę punktów doświadczenia. Możecie sobie zatrzymać film z pasją i poczytać. Zaraz wejdziemy sobie za tę kratę. I co, stół alchemiczny, mikstura na sam początek. Mam włączone sterowanie z Gothica 2, także będzie, myślę, nam troszeczkę przyjemniej niż w jedynce się poruszać. Mamy lagę, ale z tego co wiem, zdobędziemy troszeczkę lepszą broń. Już za moment. Tutaj niczego dla mnie nie ma. Nie ma. Dobra, chodźmy w takim razie otworzyć sobie skrzynkę. Zabieramy wszystko. Mikstura, czaszka. Już nic tutaj nie zrobię. Chwilowo możemy sobie założyć tę lagę. Xardas, jak widzicie, ma to gdzieś. Świetna rzecz. Chodźmy więc na górę. I zobaczymy, co uda nam się znaleźć wyżej. Proszę bardzo, mamy miksturę. Tutaj jest posąg Beliara gdzieś. O proszę, nie ma tego posągu w podstawowym Gothicu 2. To jest rzecz, której akurat nie wiedziałam. Łowy i zwierzyna, kolejna książka do przeczytania. Jest ich tutaj całkiem sporo, tak naprawdę. Znowu łowy i zwierzyna. Ważne, że dostajemy za to expa. Mikstury. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz wbijemy nowy poziom. Wyspa. Jest też kufer. Mamy do niego kluczyk. Otwieramy. I właśnie tutaj możemy znaleźć chociażby sztylet, więc to się na pewno przyda. No, nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Sztuka walki. To wszystko już wiemy. Co ciekawe, laga jest lepsza, więc będziemy chodzić z lagą. Spodziewałam się, że sztylet będzie lepszy. A w ogóle, dobre pytanie. Czy ja jestem w stanie... Jestem w stanie. Tylko, czy to jest mądre? Tutaj gdzieś, na wieży Xardasa, jak dobrze spadniemy, to można coś ciekawego znaleźć, ale ja chyba nie będę próbowała się zabijać za wszelką cenę. Najwyżej jeszcze kiedyś może z akrobatyką wrócimy tutaj po jakieś fanty, albo po prostu olejemy tę sprawę.
No dobrze. Ogólnie, no to jeżeli chodzi o podstawowego Gothica 2, no to są tutaj, wiadomo, wycięte elementy z Nocy Kruka, bo Gothic 1 był jako pierwszy, dopiero Noc Kruka była później. I co ciekawe, Noc Kruka jest kanonicznym dodatkiem do Gothica. Także na pewno będziemy tutaj widzieć dużo różnic, bo Noc Kruka ja ogólnie już ograłam u siebie na kanale i moje zainteresowanie teraz właśnie padło na podstawowego Gothica, bo nigdy go nie ograłam. Więc tutaj możemy już jakieś różnice na pewno zauważyć. Pierwsza, no nie ma... Okej, tutaj nie ma ziółek, bo tutaj były, z tego co pamiętam. Ogólnie jest, wydaje mi się, mniej itemów tutaj w wieży Xardasa, ale rzecz, która jest na pewno zauważalna, to fakt, że nie było posągu Beliara na górze. No bo nie będziemy tutaj mieli takiej broni jak szpon Beliara i nie będziemy jej ładować. Także po co by nam to miało być? Nie wiem. Parę złota na początek. Warto się tutaj poprzechadzać i poszukać czegoś. Bo to zawsze może nam dać potem jakiś profit. Dobra, to chyba wszystko. Już niczego tutaj nie widzę. No, troszeczkę mniej składników alchemicznych, to znaczy zero. No i co, i wyszliśmy. I teraz dobre pytanie. To znaczy, czy idziemy tutaj za wieżę, bo chyba można właśnie przejść się za nią, czy nie? W teorii nie można, w praktyce można właśnie to zrobić chyba skacząc. No, tam bym nie chciała schodzić, dobra, nie będę kombinować. Olejemy po prostu tę sprawę i pójdziemy na zwyczajnym świecie dalej. Mamy pierwszego przeciwnika, czyli owce. Mamy sztylet, mamy dżin. Taki większy przeciwnik to jest właśnie ten wilk, którego widać. Ogólnie też podobno w Gothicu 2 nie ma progów punktowych. Mówicie co, bo ja nie wiem, czy ja sobie poradzę z goblinem. Jak będzie sam, to na pewno. Niczego tu nie znajdę. W ogóle puknęłam w mikrofon przez przypadek, także wybaczcie mi. Ale muszę się znowu nauczyć tutaj grania na klawiaturze. No bo co jak co, ale tutaj dawno nie grałam w ten sposób. Dobra, pierwszy item, który warto sobie zebrać, to są te itemy spod tego drzewa. Parę zwoi, parę mikstur, ale głównie chodzi nam o łuk, który pomoże nam jakby naznaczać przeciwników. Myślę, że w kolejnym odcinku na pewno wejdziemy sobie do miasta, w tym może niekoniecznie. I z tego, co mi się wydaje, to chyba nie będzie tutaj Grega, no bo w sumie Greg był powiązany z właśnie Nocą Kruka, więc podejrzewam, że go nie będzie po prostu. Korzeń leczniczy, o to się może przydać całkiem solidnie. Dobra, nie wiem, czy tam wchodzić. W sumie moglibyśmy tam zejść do tej doliny. Tylko czy ja chcę to robić tak od razu? Zobaczymy, jak sobie radzę z takim wilkiem na przykład, bo to też będzie dosyć taka rzecz do sprawdzenia. Znaczy ogólnie... Młode wilki chociażby są dosyć upośledzone. Co prawda trochę obrażeń mi zadały. Dobra. Tutaj coś znajdę? Niekoniecznie. Przydałaby się telekineza, ale przede wszystkim założymy sobie łuk pod dwójkę. Tu możemy przejść. Tam są wargi chyba na dole. Tak. To wierzcie mi, ale tam zdecydowanie nie będziemy szli. Tutaj są gobliny zamiast kawalorna, także też zobaczymy sobie, jak sobie radzę z taką większą grupą. Bo wydaje mi się, że właśnie tu będzie większa grupa. Także to będzie rzecz na sprawdzenie. Jeżeli sobie radzę dobrze, to zejdziemy tam do dolinki, w której powinien być Lester. Dobra, tu są dwa gobliny. No i one, jak widać, i tak zaatakują mnie raczej grupą.
Chociaż mi się kojarzy, wiecie, że tam jest też czarny goblin i to może mi najbardziej utrudnić życie. A może i tam nie ma czarnego goblina? Niczego tu nie znajdę. Dobre pytanie. Jest ognisko. Zardzewiały topór. W takim razie nie będzie coś tutaj bandyty odnośnie listu gończego, bo naprawdę Noc Kruka dodaje sporo rzeczy. Będziemy mieli z tego, co mi się kojarzy, właśnie pustą dosyć drogę. Także będzie trochę spokoju. Zdecydowanie seria będzie krótsza, bo to jest chyba taki największy plot twist tego. Dobra, wiecie co? Myślę, że możemy się w stronę Lestera wrócić, bo tam do dolinki możemy raczej na spokojnie zejść. Chociaż tam też były dziki. Niczego tu nie znajdę. Czy dziki to jest dobry pomysł dla mnie? Raczej nie. Ale może się to opłaci? Dobra, widzę, że jest pojedynczy goblin, także on raczej nie powinien sprawić problemów. No nie, no jest okej. Chyba, że polne bestie sprawią trochę kłopotu. To też jest dosyć możliwe, bo w sumie chyba one sprawiają najwięcej problemów, jak tak sobie teraz pomyślę. Dobra, zapiszemy się. Czy jest tutaj czarny goblin? Nie ma, ale jest aż 3 gobliny. Są. I one chyba na pewno przyjdą grupą. No jak najbardziej. I, o, trochę bijecie. Wiecie co, ja się czasami zastanawiam, czy nie wolę klepać na lewo, prawo. Ała. Myślicie, że to przeżyje? Okej, okay, udało się. Na pół skilla, jeżeli ma być szczera. O, ty miałeś złotko w sobie. A ty się zbagowałeś. A ty miałeś grzyba. Dobra, może być. Jak dla mnie w sumie spoko. Nic tu nie ma. Czyli co, wychodzi na to, że gobliny się opłaca przeszukiwać? To już były wszystkie tutaj. Pilnowały aż 2 kufrów. Pytanie tylko, czy ja będę w stanie otworzyć oba. Dobra, trochę złota. To się na pewno przyda. Kurde, ja dawno nie grałam w Gothica. Powiem wam, że naprawdę tęskniłam. Dobra, parę jakichś pierdółek. Potem się to sprzeda. Będzie dobrze. Surowe mięso będziemy chyba jedli, bo nie mam za bardzo nic innego. Jabłuszko też możemy zjeść, ciemnego grzyba. Przy okazji otworzymy sobie mieszek. O, mam jakąś lepszą broń. Za mało, siła 15. No, 15 to jest całkiem dużo. Jestem ciekawa, jaka tutaj jest najlepsza broń, jeżeli chodzi w ogóle o Gothica 2, takiego wiecie, standardowego. Bo tak jak mówię, nie mam za bardzo doświadczenia w tym. Okej, tu był jeszcze ciemny grzybek, to się na pewno też przyda. I tutaj chyba będą polne bestie, jak będziemy schodzić na dół. Albo nie? Jest polna bestia. Nie wiem, jak sobie z nią poradzę. To jest chyba młoda polna bestia, tak na 1000%. Ała. Ej, no halo. Dobra, to było głupie bardzo. To może spróbujemy się na razie koło niej przemknąć, czy coś w tym stylu. Dobra, weź się tam bulwersuj sama na siebie. Ja podziękuję. Wiecie, polne bestie to są takie trochę gnojki, naprawdę solidne. Bywają bardzo uparte.
Co prawda wiecie, młoda polna bestia, ale ona też potrafi dziabnąć. Wiecie, to, że jakiś przeciwnik jest młody, nie znaczy, że nie jest niebezpieczny. O, wiedziałam, że coś tu będzie. Właśnie wiecie co, Gothic 2 ma ten plus do siebie, że naprawdę jak wejdziemy w jakiś zakamarek, w którym wydawało mi się, że nic nie będzie, to właśnie jest. Dlatego zawsze kocham tę grę za to, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Dobra. Chodźmy w takim razie do Lestera. Nie musimy wyrzynać tego lasu, ważne, żeby z nim tutaj pogadać. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Okej, coś nas atakuje. Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Dobra, a co się właściwie stało? Co ci się stało? Po upadku Śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. No to z tym smokiem to jest akurat prawda. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę... Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni Śniącego. Jest po naszej stronie. Dzięki niemu tak naprawdę żyję. Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Za nią leży miasto. Tylko uważaj na siebie! W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Jest tu sporo goblinów i bandytów. Dobra, czyli to już nic tyle... Tylko tyle masz do powiedzenia, dobra? Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Dobra, czyli na razie będziesz jeszcze tutaj siedział. W porządku. My sobie pozbieramy trochę ziół, bo to nam się też podejrzewam przyda. Dobra, weźmy łuk. Młody wilk, młody krwiopica. Nie wiem, jak z krwiopicą sobie radzę. I nie wiem, czy jest sens aktualnie czyścić tą kotlinkę, wiecie? Bo w sumie... Nie ma tutaj nie wiadomo czego. Dobra, ja tutaj troszeczkę, tak wiecie, szarżą zalecę. No, tak myślałam. Dobra, nie wiem jak z krwiopijcą, także pozwólcie, że podejdziemy powoli. Bardzo powoli. W ogóle wydaje mi się, że tu jest mniej przeciwników.
Okej, dobra, nieważne. Nic tu nie ma. Przydałaby się telekineza. O, panie, ale by się przydała telekineza. Tutaj coś? Nie. Wiecie co, zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle Gothic 2 czysty umożliwia... Aha. Czy czysty Gothic umożliwia w ogóle taką rzecz jak robienie mikstur stałych, bo z tego co mi się kojarzy, powinnam już znaleźć tutaj gdzieś smoczy korzeń, a nie widziałam. Okej, szczury. Ała! Czemu on mnie trafia, a ja jego nie? Nie wiem, to było dziwne. Tutaj byli kiedyś bandyci, z tego co mi się wydaje. Ale czy dalej są, to nie wiem. Okej. Okay. Byliśmy dopiero pierwszy poziom, a ja już mam tyle życia, że zaraz nie będę miała czym się leczyć. Dobra, zróbmy może jakiś zapis. Żeby nie było przypału. Dobra, młode szczury, to mnie mało obchodzi. Kolejny młody szczur. Dobra. Trochę mięsa, więc później będziemy mogli usmażyć. Wiecie co, mi się wydaje, że tutaj są faktycznie jacyś bandyci. Tylko, że te szczury trochę dziwnie, że też tutaj są. Nie, to tylko szczury. I jakiś cmentarz. O, proszę, kolejny korzeń leczniczy. Albo i dwa? Czy ja podniosłam właśnie dwa? Tak, dwa korzenie lecznicze obok siebie. To już mamy jakiś ważny składnik do stworzenia sobie eliksiru życia. Lotar. To jakiś easter egg? Bo prawdziwy lotar żyje przecież. Ha, może w gotiku podstawowym nie ma lotara? Nie no, na pewno jest. Jak mogłoby go nie być? O, roślinkę pominęłam. Wybaczcie, że będę zbierała aktualnie każdą roślinę, którą napotkam na swojej drodze, ale będzie to później bardzo przydatne. Sprawdźmy sobie otoczenie. Tu jest Lester. Tutaj się jakiś wilk też gonił z czymś. A może już się z tym czymś nie goni? Dobra, sprawdźmy w ogóle, jak stoimy z czasem, bo ja planowałam dotrzeć, zrobić więcej dzisiaj, a tutaj widzę, że nie zrobimy więcej. Bo się plątam. Dobra, no ale warto poekspić też. Żeby było. Okej, ten wilk chyba chciał mnie zaatakować, ale miał jakiś problem. Mi się kojarzyło, że tu w dolince są też dziki, ale nie widzę na razie żadnego, także może ich jednak nie ma. Dobra, bo mnie użyrę zaraz. Mamy troszeczkę krótki zasięg z tego, co widzę. Wybaczcie, że ja się tak zapisuję, co przeciwnik, ale no aktualnie to trzeba tak robić. Czy tutaj gdzieś nie było przypadkiem smoczego korzenia? Normalnie. Nie wiem, ale jest sporo innych rzeczy. Kolejny korzeń leczniczy. Jestem naprawdę pełna podziwu. Słyszałam wilka, ale tak jakby po drugiej stronie lasu. Za ścianą. A za ścianę się za bardzo nie da. Tak naprawdę zostało nam jeszcze to miejsce z polnymi bestiami, ale... Tak sobie myślę, że je to chyba bym zostawiła na razie, w spokoju. Słyszę kolejnego wilka, tylko nie widzę. Okej, już widzę. Jezu, nie chowaj broni. O, pięknie, obrażenia krytyczne. Wiecie co, nie ma tak jak wchodzi kryt przy
nieposiadaniu kryta. To jest najlepsze uczucie ever. O proszę, bardzo skórzany mieszek. Tak coś czułam, że mi się opłaci łażenie tutaj. To wygląda jak miejsce, gdzie bym coś schowała, ale jednak nic tutaj nie ma. Dobra, już tutaj obadaliśmy praktycznie większość, wydaje mi się, tego terenu. Może zostały jakieś pojedyncze rośliny. Ale na ogół możemy wracać. Polne bestie bym zostawiła sobie w świętym spokoju. I zeszłabym teraz niżej. Znaczy niżej. Tutaj wyżej i potem niżej. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Bo by się coś przydało ogarnąć. Ale nie wiem, czy mi się wydaje, czy tutaj faktycznie było więcej przeciwników w podstawowym Gothicu 2. Znaczy podstawowym. To jest podstawowy Gothic 2. W tym z Nocą Kruka. Wiecie, tak się troszeczkę mówię w podstawowym, bo tak naprawdę to właśnie Noc Kruka jest kanoniczna. Nie mówcie mi, że ona mnie atakuje. Jakim prawem ona złapała na mnie agro? Nie wiem, ale spadam. I liczę, że żadna głupia polna bestia mnie nie goni. Tam jeszcze wrócimy, się zająć tymi polnymi bestiami. A tymczasem zejdziemy tutaj niżej. O proszę, kolejne roślinki. Może mi się to przydać. Ha, dalej jest tutaj bandyta. A to ciekawe, bo byłam pewna, że nie będzie takiego bandyty. To niedobrze. Tutaj mi kawalorn nie pomoże. A ja chyba nie umiem się bić. Za bardzo. No ale dobra, spróbujemy. Najwyżej pożałuję, że się urodziłam. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? W sumie mogę mu powiedzieć prawdę, bo i tak go zabiję. Przysyła mnie Xardas. Stary czarodziej? Nazywa się Xardas. Braga z pewnością to zainteresuje. Ała. Dobra, zróbmy tak, że ty się właśnie machniesz. Dobra, widzę już taktykę. Dobra, taktyka nie była jakaś bardzo trudna. List gończy. No nie zainteresuje go, bo nie żyjesz. Gorzej, że tam jest ich chyba dwóch. I to jest bardzo niepokojące. Dwóch. No jeszcze dwóch w sensie. Dzień dobry. Czy coś? A w ogóle tutaj można iść wyżej. Ciekawe. Chwilowo niby nikogo nie widać, ale... Właśnie weszliśmy do paszczy lwa. Dobra, zrobimy zapis jeszcze jeden. Jezu, ja będę tak teraz zapisywać co 5 minut, szczególnie, że nie mam chyba F5 włączonych. Nie mam F5. Tak jak sądziłam. No, was jest tu jeszcze dwoje. To może być swoisty problem. No, nie powinieneś tu przychodzić. Dajmy mu nauczkę. Szczególnie, że ten jeden jest silniejszy. Ała. Normalnie tu przychodzimy z kawalornem, więc jest trochę lepiej. Chyba, żebyśmy sobie wywabili jednego. Jeszcze cię dorwę. No chodź. Dobra, nie. Dobra, jednak nie.
Okej, to na razie nie będę tutaj wchodzić, nie będę sobie psuła dnia, humoru. Trochę się podszkolimy, to tutaj przyjdziemy. Wiecie, normalnie ten exp zgarnialiśmy z Kawalornem. Kawalorna nie ma. Chyba wcale w ogóle tutaj. No bo nie ma w ogóle wątku wodnego kręgu, także no trudno by było, żeby był. Tu byśmy mogli się dostać, tylko pytanie, czy ja chcę to robić dzisiaj. Czy niekoniecznie. Zbugowałam się. W ogóle mam 10 punktów nauki. Oko i nosa, to jest moje zadanie. Ja się zbugowałam na amen, także musimy się wczytać i zrobić coś mądrego dla mózgu. Czyli na pewno tam nie wchodzić. I nie robić z siebie małpy, nie skakać tam, gdzie nie trzeba. Chociaż z tego, co kojarzę, jakbyśmy tam poszli, to tam jest amulet. Tutaj na górze. Który daje plus 10 do zręczności. Chyba, że... Mogę tędy wejść? Nie. A tędy? Nie. Dobra, zrobimy zapis, żeby się nie zbugować drugi raz w tym samym miejscu. Bym chciała tu wejść. Może tu się jakoś inaczej wchodziło? O, właśnie, w ten sposób. Super. Jesteśmy tutaj, gdzie chciałam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak widzicie, tutaj normalnie są nawet rzeczy. Jest zwój. Są chrząszcze, czyli dodatkowy exp tak naprawdę. No i jaszczurka, tylko oby ona mi tu nie wlazła. Ona chyba może tu wejść, wiecie? I to by było bardzo niedobrze. Tu też możemy zejść. Tu mi się kojarzyło, że były wargi na dole. Jeszcze jak? Dobra, spadamy stąd. Nie będę sobie narażała życia. Ale tu jeszcze możemy coś chyba przy tym szkielecie znaleźć. Gdzieś tutaj w tych okolicach ogólnie jest amulet. A, dobra, wróciliśmy tutaj. Dobra, nieważne. Muszę poczytać, gdzie jest ten amulet, bo to jest całkiem fajna rzecz, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko chodźmy ogarniać dalej rzeczy. Pozbyliśmy się tego gamonia, więc nie będzie mi tutaj przeszkadzał. Tamtymi bandytami się zajmiemy kiedy indziej. A tymczasem poszukajmy jeszcze, czy jeszcze jakichś roślinek tu nie ma. Tu jest jakaś roślinka. Cool. Tu jest kolejne miejsce, gdzie można wejść. Przynajmniej tak to wygląda. Atakuje mnie coś, kolejny wilk. Dobra. Pięknie. Szkoda tylko, że samo mięsko. Ale lepsze to niż nic. Wiecie, Gothic 2 ma to właśnie do siebie, że często trzeba sprawdzać takie zakamarki, w których wydaje się, że kompletnie nic nie ma. Właśnie w tych największych zakamarkach coś jest. Tu też mogę wejść. Pytanie, czy tego pożałuję, czy nie? Wydaje się, że nie. Z naciskiem na wydaje się.
Dobra, są krwiopijce. Tutaj nic nie ominęłam. Jest kapliczka i nosa. Także weźmiemy sobie rzeczy. Zastanawiam się, czy się mogę pomodlić tutaj, czy nie. Pomódl się. Po prostu. Dobra, nic mi to nie dało. No to nie. Dobra, krwiopijce zostawimy, ogarniemy sobie sprawę jeszcze tutaj może tej farmy, chociaż zobaczymy, jak stoimy z czasem. Dobra, ogólnie to dotarliśmy do farmy Lobarta, także myślę, że zostawimy sobie ją na kolejny odcinek. Bo tutaj chwilę nam zejdzie, wejdziemy sobie właśnie do miasta, zobaczymy. No okej, okay. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dajcie znać, co sądzicie o tym, że będziemy grali w podstawową wersję Gothica 2, tak zwaną czystą, bez niczego. No i co? I do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!